Czy może coś wam powiem? To by pomyślał, że jakieś frędzle odegrają tak znaczącą rolę w ewangelizacji i powstawaniu cudów. Tak nie chodzi o frędzle, lecz o wiarę tych, którzy myśleli, że choćby frędzli u jego płaszcza mogli się dotknąć, a wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Jest to moc kontaktu z Chrystusem. Nawet ten najmniejszy, nic nieznaczący, jakby się mogło wydawać, kontakt działał cuda. Przecież chęć i zdolność uzdrawiania przez Jezusa są niewyczerpane i łatwo dostępne. Nie mamy przed sobą Jezusa w postaci człowieka. Dotknąć się Go nie możemy jak ci, którzy przebywali z różnych okolic, by zobaczyć Go. Nam zostało coś znacznie więcej, kiedy podczas ostatniej wieczerzy uświęcił kielich z winem i chleb, mówiąc, że to Jego ciało i krew. Komunia stała się dla nas lekarstwem, bo ona nie tylko uzdrawia z naszych chorób fizycznie, ale uzdrawia duchowo i zapewnia nam uczestnictwo w życiu Boga. Święty Ignacy Antiocheński właśnie w taki sposób pojmował Eucharystię, jako pokarm nieśmiertelności, lekarstwo pozwalające nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie. Pięknie to rozwinął papież Benedykt. Karmienie się Chrystusem prowadzi do tego, by los braci nie był nam obcy bądź obojętny. Duchowość eucharystyczna jest zatem prawdziwym antidotum na indywidualizm i egoizm, które często cechują życie codzienne. Prowadzi do odkrycia bezinteresowności, zasadniczej wartości więzi międzyludzkich, począwszy od rodziny i do poświęcenia szczególnej uwagi rodzinom rozbitym. Doskonale zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mogą z tego pokarmu łaski skorzystać, bo są przeszkody. Ale przecież mowa dziś o frędzlach, jakimś skrawku szaty Jezusa. Obecność na Eucharystii i na adoracji jest właśnie tym skrawkiem. Niemoc przyjmowania komunii nie przeszkadza w wierze, iż Chrystus działa w życiu skomplikowanym. Ksiądz biskup Ryś w książce Skandal Miłosierdzia tak napisał: miłość Boga, który Cię powołał do życia i za Ciebie wydał na śmierć własnego Syna, wydobędzie Cię spod wszelkiego zła. Bóg miłosierny kocha i przebacza, wychodzi Ci naprzeciw. Nie przeocz tego spotkania. To może być Twoje last minute. Jezus był, jest i będzie cały czas wśród ludzi. Mówi wiele, ale tylko niektórzy Go słuchają. Tłumy się gromadziły przy Nim, lecz dziś odchodzą, bo Jego słowa do nich nie docierają. Oprócz słów są jeszcze inne rzeczy, które świadczą o Jego miłości. To konkretne gesty pochylenia się nad człowiekiem. I to jest najważniejsze. Trzeba do Niego przyjść, chociażby z daleka. Przyjść i stanąć przed Nim z całym swoim zmartwieniem, szukając w Nim pomocy. Każdy z nas powinien szukać okazji, kiedy to będzie mógł otrzeć się, czy też dotknąć tego, który uzdrawia. Każdy bowiem potrzebuje uzdrowienia ze swoich zranień. Już sama świadomość, że to właśnie On leczy, ma nieograniczoną moc wyleczenia nie tylko naszego ciała, ale przede wszystkim duszy. Frędzle spełniały jeszcze jedno zadanie. One były zewnętrznym znakiem przynależności do Boga. Tak jak nasze medaliki czy krzyżyk zawieszone na szyi czy w mieszkaniu. Spojrzenie na nie przywoływać ma pamięć o przykazaniach, by je wypełniać, a nie iść za swoimi rządzami i pożądaniami. W ten sposób uświęcać się wobec swojego Boga.